wystawiają faktury i forwardują maile i wrzucają spotkania w kalendarz. Nope. Ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby projekty dla klienta popychać do przodu. To są ludzie, dzięki którym dowozimy na czas i w budżecie i dzięki temu wspólnie odczuwamy satysfakcję. Z jednej strony jest to zapewnienie zadowolenia klienta, dostarczając mu usługi najwyższej jakości, nawet przerastające jego oczekiwania. Z drugiej strony to zapewnienie zespołowi, który realizuje projekt, poczucia samorealizacji i spełnienia. Powiedziałbym, że to jest taka tarcza. Mamusia i tatuś. Dobry mood. Przeszkody na drodze zespołu bywają różne. Staram się pomóc we wszystkim, z czym ktoś przychodzi. A mogę się też podzielić, dzięki temu, że jestem długo w PGS-ie, mogę się podzielić też wiedzą plemienną, która nigdzie nie jest spisana. Wszechogarnianie potrafią łapać po prostu wszystkie sroki za ogon naraz i wiedzą, co się dzieje wokół nich, nad nimi, pod nimi, wszystko. Spisaliśmy sobie wszystkie rzeczy, które potrafimy robić, które robimy i wyszło nam tego bardzo dużo. I okazało się, że to w ogóle wykracza poza takie teoretyczne stanowisko project managera. I postanowiliśmy się zmienić, nazwać się delivery managerami, głównie z powodu tego, że nasze kompetencje i umiejętności są o wiele szersze, a rola project managera była węziej zdefiniowana. Cudotwórcy. Delivery manager jest odpowiedzialny za zarządzanie wieloma obszarami. Jest to zarządzanie ludźmi, zarządzanie czasem, zarządzanie budżetem, zakresem, ryzykami, komunikacją. Każdy z tych obszarów musi zostać zoptymalizowany, ale jednocześnie wszystkie razem muszą tworzyć spójną całość. To trochę jak z mechanicznym zegarkiem, w którym gdy przestanie działać jeden trybik, od razu widać wpływ tego na pozostałe. Często jest to skrzyżowanie project managera i account managera. Praca delivery managera to ciągłe spotkania, wymagające przełączania się między projektami i tematami co 15, 30 czy 60 minut. Dziennie spotykamy się z kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcioma osobami. Dni są bardzo intensywne, a nasz backlog nieskończony. Dlatego tak ważne jest, żeby dobrze spriorytetyzować swoje zadania cross-projektowo i skupić się na tych najpilniejszych. Zastępują nam nasze umiejętności miękkie w stosunku z klientem. Rola delivery managera to jest rola osoby, która powinna rozwiązywać wszelkie problemy i powinna być nastawiona na właśnie ułatwianie życia innym. Także takie can-do attitude się bardzo przydaje. Ja na pewno takie mam i zawsze wychodzę z założenia, że w każdej sytuacji coś się da zrobić. Dogadajmy się. Delivery managerowie są jak oliwa, dzięki której mechanizmy są w stanie działać i się nie zacinają. Trudne w pracy delivery managera jest też przełączanie kontekstów. Bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy współpracowali tylko z jednym klientem. Zazwyczaj jest ich kilku i każdy klient to jest inny projekt, inne sprawy, inne decyzje ważne do podjęcia, inne rzeczy, którym się trzeba zaopiekować i tak naprawdę przełączanie się i jeszcze zarządzanie tym, że dostajemy kilka różnych wiadomości w tym samym czasie dotyczące zupełnie innych rzeczy, bo tutaj komuś coś przestało działać, a tutaj trzeba na przykład zareagować, bo się jakaś osoba rozchorowała, a jest pilnie potrzebna, a tutaj mnie jeszcze ktoś pyta, czy mogłabym mu pomóc w zorganizowaniu jakiegoś spotkania i trzeba sobie to jakoś ładnie skolejkować, ustalić priorytety i przede wszystkim przełączać się myślami. I to jest trudne. Ludzie między trochę młotem i kowadłem i są też takim posłańcem złych informacji i wieści i muszą to robić z pewnego rodzaju cienkiej migracją. Także trudna rola i wymaga specjalnych mocy, supermocy.